Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Terraria. Trzeci sezon na modach Overhaul i Calamity. No i zobaczcie, kogoś tutaj mam. Mam tu oto swojego koteczka naleśnika, który sobie tutaj właśnie do gry też zarówno trafił, jak i moja postać. Jest on czarny. Mój kot jest brązowo-ciapkowo-biały, ale naleśnik w tej serii będzie czarny, ponieważ ubrudził się w węglu, który był oto w tym wagoniku tutaj na samym końcu. Bo jak wiecie, tutaj mamy kopalnię z wózeczkiem kopalnianym, a on się tam schował, bo się wystraszył, że siedzi w takich ciemnościach i się ubrudził w węglu. Dlatego w naszej serii ten kot jest czarny. No dlatego naleśnik właśnie taką ma historię, dlatego jest czarny, bo jest brudny. Jak widzicie, nasza woda tutaj zmieniła barwę na bardziej czerwoną, albo kurczę, jakąś taką szkarłatną, jak crimson. Ale to też nie jest bez powodu, ponieważ nasz świat dostał się tak zwany Blood Moon, czyli krwawy księżyc. Ale my na niego nie mamy wpływu, ponieważ jesteśmy pod ziemią, więc jest wszystko generalnie fajnie. Ale spójrzmy sobie jeszcze raz na górę, bo ja wam chcę coś pokazać. Jak widzicie, zrobiłem tutaj system linowy, dzięki któremu mogę sobie łatwo dojść do góry bez większego problemu. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Jak widzicie, tutaj sobie zrobiłem platformę, bo w tym miejscu była ruda, bodajże jaka ruda? Ruda kopru. I też były te jellyfishe tutaj, czyli meduzy, z których pozyskałem sobie świetliki, czyli glowsticki, 4 sztuki, no zawsze coś. Ale zobaczcie tutaj, zrobiłem sobie taką, powiedzmy, bazę wypadową w tym miejscu. Mamy tutaj 3 pięterka, przerobiłem sobie to mniej więcej na swoje upodobania. W tym miejscu mamy skrzynkę z najróżniejszymi rzeczami, jak widzicie też mamy porządek w ekwipunku. Jest tutaj sobie ognisko, żeby nam było ciepło, tak żebyśmy mogli zregenerować swoje siły. Mamy tutaj stół do kraftowania przedmiotów. Na drugim piętrze, w zasadzie to na drugim, no bo to jest pierwsze, drugie, a to jest trzecie. Na drugim piętrze mamy piecyk i też skrzyneczkę złotą tym razem, bo tutaj sobie przechowujemy naturalnie pieniądze oraz wszystkie kruszce oraz sztabki, które przetapiamy z tego kruszca. A na tym pierwszym piętrze mamy kowadło, w którym mogę sobie łączyć jakieś przedmioty albo w sumie to nic więcej, ale też mamy wyjście stąd i stoi tutaj strażnik przed wejściem, tak aby nikt nie mógł się tu niepożądanie dostać. Więc tak, na samym początku odcinka zaczniemy sobie tym, że wezmę wszystkie kruszce, jakie posiadam i spróbujemy coś sobie z nich skraftować, dobra? A, i otworzę jeszcze tego starter buga, który jest z moda Calamity bodajże. On chyba jest z Calamity, więc otworzymy sobie i zobaczymy, co w środku się znajduje, no bo w sumie dałem sobie już radę na samym początku gry, nie musiałem tego używać. Także będziemy mogli sobie zobaczyć, co tu jest, ale najpierw zobaczmy, co możemy skraftować z naszych przedmiotów, które już posiadamy. Możemy sobie zrobić hooka z ametystu i to mi się bardzo przyda, dlatego go teraz robię. Hook jest w tej grze nieodwłocznym mechanizmem poruszania się, ale w Overhaulu on ma lekko inną fizykę, że tak powiem. O, proszę zobaczyć. Zaraz wam to zademonstruję, ale to za chwilkę, dobra. Co możemy jeszcze sobie tutaj stworzyć ciekawego? Możemy sobie stworzyć kastet, możemy też zrobić jakąś zbroję. Ile ja mam rudy srebra? 26 sztuk. Pokaż mi, ile potrzeba. Tutaj 20. Dobra, to niestety sobie tego nie zrobimy, bo to troszeczkę za kosztowny interes. Możemy sobie zrobić szafirowy kostur, jakiś łuczek, który już w sumie mam, więc nie potrzebuję, nawet mam z Fairfixem fajnym. Dobra, ale tak, weźmy sobie, zróbmy może toporek i kilof. Ten ma mocy 45, ten ma 35, no to jest duża różnica jak dla mnie, więc robimy sobie kilof. Ten oto możemy odłożyć już do pierwszej skrzyneczki z rzeczami takimi typowymi narzędziami. Dobra, co jeszcze możemy tutaj sobie stworzyć? Mogę zrobić sobie też złote rzeczy. Mogę zrobić złoty topór, który by się w sumie przydał, ale mogę też zrobić złoty łuk, który bardzo by mi tu pomógł, jeżeli chodzi o obrażenia. Ze względu na to, że mam bardzo mało złota, to zrobię ten łuk. Bądź jakiś fajny prefiks. Nie ma nic niestety. O, i już patrzcie, mamy wiosnę. Rok pierwszy zmienia nam się i też oznacza to, że straciliśmy. Blood Moon już przestał istnieć. Dobra, 22,18, ale ten ma prędkości dużo. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.
dobra, nie jest jakoś tak duże, bardzo odczuwalne. Naleśnik, co tam robisz? Proszę tutaj do mnie wyjść. Chyba tam czuję jakąś rybę w tej skrzyneczce, ale niestety muszę go zawieźć, bo tam niczego takiego nie ma. Mogę też odłożyć te całe blood orby. Ja je mam, bo wywaliło mnie na samą górę, więc musiałem się tutaj zawrócić i przypadkowo zabiłem jednego tam właśnie zombiaka takiego z tego eventu Blood Moona, ale nie chciałem tego może pokazywać, no bo bez sensu. Możemy sobie zrobić też aglet. Z czego go się robi? 5 sztabek żelaza. Ja żelaza mam, aha, bo to jest żelazo albo led. I teraz dziękuję wam też za komentarz pewnej dziewczyny, która napisała, że lead nie czyta się lead, tylko led. I ja byłem święcie przekonany, że sztabki ołowiu wymawia się lead, a to się wymawia led. Więc ciekawie, będziemy teraz sobie już mówić poprawnie, więc bardzo fajnie. Jak takie właśnie macie uwagi względem tego, co wypowiadam, to możecie to pisać w komentarzach. A ja będę naturalnie lepiej mówił i wszyscy szczęśliwi, prawda? Lightning Road. To jest fajne, jeżeli właśnie mamy tą z modyfikacji tą rzecz, że walą pioruny i wszystko palą, więc to moglibyśmy sobie zrobić. Jeszcze nie uaktywniłem tych modów, jeżeli chodzi o pioruny czy o ogień, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Dobra, nie przedłużajmy, zróbmy sobie ten aglet, bo to mi się przyda. Dwa szybkości poruszania się, biorąc pod uwagę, że on daje sam w sobie 5, to mamy 7, więc zarąbiście, to się przyda. I w tym momencie mamy wszystkie akcesoria, jakie tylko... wszystkie sloty mamy zajęte, jakie tylko są, więc super. Dobra, czy ja chcę coś jeszcze tutaj zrobić ciekawego? Mógłbym zrobić z LEDu sobie właśnie zbroję. Ona mi daje 3, czekajcie, 2, 2 i 1, a to nam daje 3, 3 i 2. Ale biorąc pod uwagę to, że tutaj mam dodatkowy defense za zmniejszone zdrowie, to chyba ta zbroja jest dużo lepsza. Poza tym mamy obrażenia od Rangera, więc to jest super. Dlatego tak, dobra, raczej nie będziemy już tu chyba nic ciekawego robić, więc odłóżmy sobie resztę tych sztabeczek tutaj ładnie. Niech one sobie tutaj spoczywają, póki mnie nie będzie. Tutaj są srebrne sztabki i złota sztabka. Dobra, niech tak będzie, więc w sumie nic ciekawego nie zrobiliśmy póki co. Odłóżmy sobie jeszcze pieniądze. I tak. Nic nie będę więc już robił. Dobra, tak to będzie mniej więcej wyglądać i możemy iść zatem zwiedzać tą kopalnię tam z tym wózeczkiem. Oj, zobaczcie, to są, właśnie tak jak mówiłem, są te meduzy, więc będziemy mogli sobie je zniszczyć, aby pozyskać z nich glowsticki, czyli świecące patyczki. Tylko ciężko mi jest strzelać do nich z strzał ognistych, no bo naturalnie są pod wodą, więc tak trochę ciężko. Zmieńmy na te strzały błazna, bo zrobiłem sobie kilka, bo miałem kilka natura... mana jelly, co to jest? Dodaje nam 20 więcej many i zwiększa mana regen. Kurde, ej, fajnie. Nie używam nic magicznego, ale to się może przydać. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że one dropią takie przedmioty. Zgaduję, że to jest z jakiegoś moda. Ale dobra, zabijmy sobie drugą meduzę, bo chcę sobie pozyskać więcej tych patyczków, które mi będą świecić, no bo to jest przydatne mimo wszystko do eksploracji jaskiń. Dobra, chodź tu, kumplu, sprowokujmy cię. Dawaj, naleśnik, zabijmy go razem. O, dobra, pokonany. Dał mi też 4 świetliki, więc super. Wypłyńmy stąd, bo zaraz się uduszę i nie będzie niefortunnie. Dobra, elegancko. Mamy już świetlików 10, bardzo to mi się przyda. O, tam jest kolejna meduza. W sumie, czemu by jej nie zabić, skoro tak śmiesznie sobie tutaj, powiedzmy, próbuje żyć. Zabijmy ją z kastetu. Bo w sumie, po co marnować strzały, prawda? Kolejny mana jelly, okej. Czy to jest taki bardzo powszechny drop z nich? Kto by pomyślał? Dobra, otwórzmy tą paczkę, bo w sumie czemu nie? Zobaczymy, co w środku się znajduje. Więc otwieramy paczuszkę. O kurde, ile rzeczy. Dobra, to i to mnie nie obchodzi. Więc co ja wyrzucam? Mamy King Slime'a przywołanie, mamy zwiększenie many, więc sobie to łyknę od razu. Mamy, o, Slime Staffa. Mamy młotek, kurde, którego ja nie mam, więc przyda się. Mamy trochę potionek z tego baga, to bardzo przydatne na start. Trochę noży, King Slime'a i 3 kuferki, ametystowy kostur. Zobaczmy, jak on działa. No, o kurde, nie uwzględniam żadnych większych zmian, ale może naładowanie. Tak, ładuje się. O kurde, ale bajer, patrzcie. Jeżeli naładuję różdżkę, ona wystrzeliwuje 3 pociski, tak jak to było w przypadku tej... tej różdżki strzelająca tymi iskierkami ognistymi. Ej, kurde, ciekawe, 14 obrażeń.
Nie wiem, czy będę tego używał, bo to się bardzo powoli ładuje. Jakąś bardzo dużym fanem tego nie jestem. Ała. Ała. Dostałem też łuk w ogóle. Ale dobra, pozbędziemy się tego nietoperza w taki sposób, dobra. O, odkryłem sobie tam trochę rudy. Dostałem łuk, aha, jaki słaby, dobra, wyrzućmy go od razu, bo jest nieprzydatny. To się przyda. Tego slime staffa sobie użyję, bo wiecie, patrz, dostaliśmy jeszcze niebiański. 12 punktów obrażeń, szybkość użycia to nie ma znaczenia, bo to jest summoner staff. Szalmy przestały spadać z nieba. Ciekawe, mieliśmy też slime rain, czyli slime sobie spadały z nieba. Ale słodziutki jesteś, panie slime. On będzie nam pomagał podczas naszej tu podróży. I chodźmy zatem. Dobra, zacznijmy już prawowity odcinek. To też mi się raczej nie przyda. Chociaż... weźmy go zamiast tego mieczyka. Mieczyki też mają inną mechanikę. Możemy się tak zamachnąć konkretnie i uderzyć przeciwnika takim potężnym uderzeniem. Więc bardzo fajnie. Dobra, teraz tak. Powoli, bo tutaj, kurczę, jest matka slajmów, a ona jest troszeczkę potężna. Może narodzić tych malutkich. Zamieńmy sobie strzały na ogniste, bo te strzały błaznem się troszeczkę kończą. Dobra, ale chodźmy, bo jest już 11 minuta odcinka, a ja sobie, kurde, jeszcze nawet nie poszedłem do tej... do tego wagonika, którego miałem pójść. Dobra, jeszcze sobie wezmę to złoto stąd, bo jest go strasznie dużo, a ja chcę go mieć. Dobra, ale cudownie to się wykopało, prawda? No złap się tutaj tego kantu, tego kamyczka, proszę. A i nie złapiesz się, co? Dobra, poradzimy sobie w inny sposób. Dobra, super. Jeszcze tutaj. O, elegancko. Dobra, chodź na leśnik, idziemy zwiedzać. Ty chyba za dużo pijesz wody, bo ewidentnie... ała, ała. Dobra, dobra, już nie będę cię obrażał, bo mnie bijesz. O, mój slime sobie z nią poradzi, super. I jedno srebro dostaliśmy za to. Elegancko, dobra. Więc sprawdźmy, coś tutaj będzie w tej kolejce górskiej. Nie będę marnował drewna, wezmę sobie do tego... użyję dirtu. Okej, okay, zróbmy sobie tutaj taki prowizoryczny mostek. I zobaczmy, zobaczmy, gdzie nas doprowadzi ten wózeczek, w którym naleśnik mój się chował, kochany. To będzie ciekawe, mam nadzieję. Chodźmy zatem, jedziemy powolutku z torczem w łapce, tak aby nie zginąć w głupi sposób. Czekaj, 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 wysiądź z tego, bo tu dużo ledu sobie jest. Prawda, rudy ołowiu. Wykopmy ją. Oj, nie tak. O, tak już bardziej. Też fajnie, że znowu była taka tak dużo łapek pod odcinkiem drugim. Bardzo jestem zadowolony z tego. Dziękuję wam za każdą łapkę. Chciałbym, żebyście tak uczestniczyli sobie w każdym odcinku. Żebyście byli po prostu. Dobra, zobaczmy. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę srebra do wzięcia. Ja go biorę, bo srebra mi brakuje. Ała, ała. Coś mnie bije. Nic nie widzę. O Jezus! Za dużo! O Jezus, Jezus! Dobra, pali się. Dobra, zginął. Jezus Maria, to się mogło skończyć tragedią. I to bardzo. O, statua miecza. Wezmę, czemu nie? Tutaj troszeczkę kopru jest. Więc zgarniamy to. Troszeczkę spadło na dół, więc wpadnijmy po to też. O, widzę tam rudę Crimtainu. Z naszej złej ziemi. Tutejszej. Widzę, że ten szkielet bardzo, bardzo ustannie... nieustannie bardziej. Chce się do mnie dostać. Więc może chodźmy do niego i zaprzyjaźnijmy się z nim. O nie! To była pułapka! Tu zaraz jest slime! Nie! A! I zabił mnie! No nie! Najgorzej! Musimy tu zejść jeszcze raz. A spawn niestety jest na samej górze mapy. Nie zauważyłem tego slime'a, który tu był. Cholera! Dobra, chodź. Idziemy na leśnik. Musimy sobie poradzić. O. Mi się wydaje, że jak poskaczę sobie, to będzie fajnie szybko. Ten bunhop jest super. Chodź na leśniczku. To, że jesteś brudny z węgla i wskoczyłeś do wody, to nic nie zmienia. I tak jesteś dalej brudny, bo niestety w tej terrarii nie ma kotów białych czy innego koloru. Dlatego musiałem coś wymyślić, tak żeby usprawiedliwić to, że on jest czarny. Dlatego naleśniczek tej serii będzie wiecznie brudny. Okej. Okay. Dobra. Pójdź do góry, pójdź do góry. Dobra, mam nadzieję, że teraz nam pójdzie trochę lepiej, bo... i teraz w ogóle zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Mam tarczę, mam taki już konkretny miecz. Wygląda to całkiem zacnie, muszę przyznać, takim jestem wojownikiem tutaj, prawda? Dobra, to sobie zamykamy na wszelki wielki, jakbym miał tu wrócić, a miałbym mało zdrowia, czy coś, chociaż nie wiem, czy to miałoby sens, żebym tu wracał. No chyba, żebym chciał już wejść z kopalni, no to już bardziej. Dobra, chodźmy zatem znowu niżej. Kurczę, pieczone, nie zauważyłem tego slajma i mnie zniszczył.
Myślałem, że sam szkielet tam się ze sobą chce zaprzyjaźnić, ale niestety, no, widzicie, pułapki chodzą po ludziach, tym bardziej w takich grach komputerowych, więc chodźmy zatem do naszej bazy wypadowej, schowajmy wszystkie przedmioty. O, tu jest ten lidowy potworek, w sumie to zabije go. Znaczy lidowy, co jak tam, wolframowy, poza tym nie lidowy, tylko ledowy. Fajnie, fajnie. O, dobra, na spokojnie sobie zejdźmy, żeby sobie krzywdy nie zrobić większej. Pac, pochodnia, dobra, jakiś kumpel już na nas czeka, to jest pierwsze wyzwanie. W ogóle właśnie, ja tych dodży zapominam używać, jestem przyzwyczajony do starej Terrarii, dlatego tak to wygląda. A jak widzieliście, uważne wasze oczy niektórych mogły zauważyć, że jak strzeliłem slajma, to miał on weakness nad sobą, czyli słabość. Slajmy są podatne na ogień, co jest uwzględnione, bo żelem możemy napędzać miotacz ognia. Tak zrobili normalnie twórcy, ale nie uwzględnili tego, że slajmy mogą być też podatne na ogień w walce z nimi, także ciekawe. Dobra, złączmy wszystko, co mamy, to możemy wyrzucić, skrzynki sobie schowajmy tutaj też. Tego slajmika sobie użyjemy. Czy ja mogę go jakoś wsadzić tutaj? Chyba niekoniecznie, co? Dobra, ale to nieważne. Schowajmy zatem to. To mi się nie przyda. Tego staffa dajmy też tu, bo jakoś nie bardzo chce mi się go używać. Oddychaj wodą zamiast powietrzem. To się przyda później. A to zgarniam. Te jelly rzeczy sobie schowam, bo w sumie po co mi to, jak nie używam rzeczy magicznych. Tego Summonera też sobie schowamy. No i dobra. To będzie na tyle. Schowajmy też wszystko tutaj. Tu mamy kolejny kryształ. Aha, jeszcze możemy zrobić sobie z śmiesznego czerwonego żelu przedmioty wybuchowe, które wybuchają natychmiast, kiedy spotkają się z przeciwnikiem. Więc weźmy sobie, zróbmy dynamit. I może kilka bombek, jedną, i zobaczymy, jak to będzie się w grze sprawdzało, prawda? Czy się zabije tym ja, czy może jednak przyda mi się to i bardziej mnie uratuje, ale zobaczymy, dobra. O! Jezu, dobrze, że nie zrobiłem krzywdy. Dobra, na spokojnie teraz musimy pokonać te slajmy, żeby zejść tu bezpiecznie, elegancko. I chodźmy dalej, chodźmy dalej. Mamy odnotowaną pierwszą śmierć w naszej grze komputerowej. Pierwszą? Chyba pierwszą. Dobra, pozwólmy naszemu slajmikowi, żeby się zajął tym slajmem dużym. Teraz malutkie. Dobra, pac. Pięknie. Został jeden. Dobra, o Jezu, nie ten guzik. Miałem V wcisnąć. Dobra, ten szkielet ewidentnie wygląda jak tamten, tylko że ma inne wdzianko. Chciałeś mnie oszukać! Prawie ci wyszło, ale no niestety. Dobra, super. Chodźmy zatem, zobaczmy, cóż tutaj w końcu się chowa. O, tam jest ten szkielet. Dobra, tutaj wypadły jakieś przedmioty ze mnie. O kurde, słyszę znowu dużego robaka. Pozwólcie mi się go. Czy ja go trafiłem? Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy tutaj, weźmy sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj upuściłem. Dajmy jakąś pochodnię i liny, bo tutaj trzeba stąd jakoś się wydostać konkretnie. Ojejejej. Dobra, użyję sobie może potionka. No, użyję potionka, bo trochę mało zdrowia mam. Dobra, tutaj raczej się nie dostanę nigdzie, więc... Słyszę znowu robaka. Jakby kurde ciężarówką był, czy ciężarówkę, co ja gadam, jakimś pociągiem, tak sobie ciu robi. O, wypadł z niego jakiś miecz? Czy mi się wydawało? Zobaczmy. A nie, czyli to jest jakaś tekstura po prostu miecza. Ciekawe. Wypadł z niego jakiś miecz taki teksturowy, ale nie do użycia. No dobra. Chodźmy zatem dalej. Kurde, ty mi będziesz problemy sprawiał, robaczku. Chcę tutaj postawić pochodnię tylko. O, i bomba wypada, super. Zwiedzajmy zatem dalej tą jaskinię. Kurde, co tu się dzieje? O, tam jest jakaś fajna, prawda? O, czekajcie, bo tutaj jest trochę ledu, trochę ołowiu. Więc zgarnijmy to. Nie, bat. To jest niefortunne, kurde. O, jak pięknie trafiony. Weźmy trochę tego, trochę dużo tej rudy tu, kurde. Tak, żeby tą wodę tutaj, żeby nas zalała. A miałem wam w sumie pokazać, jak działa ten huczek śmieszny, więc wam teraz pokażę. O, możemy się tak, o proszę, widzieliście, jak pięknie wykorzystane? Salamander tam jest, on jest potężny, ja się nie chcę z nim klepać, bo on jest za silny dla mnie. Uuu, to jest zarąbiste, patrz na to. Ui! Haha, ale to jest piękna mechanika.
jest kompletnie inna fizyka hooków niż ta w oryginalnej Terrarii. Ale nie uważajcie, że to jest coś cudownego, bo na początku naprawdę to was może bardziej zabić niż wam pomagać. Chociaż możemy tutaj się przyciągać, jak widzicie. To też jest bardzo fajne. No niestety nie jest to najwygodniejsze na sam początek gry. Przycięło mi tutaj, nie wiem czemu. Dobra, pozmądzimy się ciebie i chodźmy. Chodźmy niżej. Cóż tutaj się chowa? Tutaj trochę srebra jest. Ja bym chętnie się tam wkopał. O nie, o nie, o nie. Spadaj. O nie, Hoplita! O nie, o nie, 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 nie. On jest bardzo silny, jeszcze tym bardziej na hard mode. Czy expert mode, prawda? Pochodnie bym tu gdzieś postawił, bo jest ciemno. Dobra, powiedzmy tak. Dobra, i chodźmy tutaj. Ja bym się chciał wkopać do góry po tę rudę, bo to jest strasznie dużo, a to jest srebro. Prawda, srebro jest bardzo przydatne. Dobra, postawmy coś, bo nic nie widać. Chociaż mógłbym sobie łyknąć jakieś potki. Na przykład tą, tą i tą też, żeby większe obrażenia były z łuków, prawda? Dobra, ten duży slime tam spadł sobie. Więc zrobimy tak, przyciągnij się tu. O, elegancko. Idziemy do góry, bo ja chcę sobie wykopać to srebro stąd. Zobaczmy, ciekaw jestem, tutaj skoro jest Hoplita, to tam jest też biom, jaki biom? Marmurowy. Ten biom jest całkiem ciekawy, on został dodany chyba w 1.3 Terrarii. Jest on, muszę przyznać, troszeczkę ciężki, bo generalnie w 1.3 dodali biom granitowy i biom marmurowy. I biom niestety marmurowy jest tym cięższym. Zobaczcie, ognisko ktoś zostawił. Zostały po kolesiu tylko kości. No niestety. Chociaż to srebro mogłeś wykopać. Ale niestety. O, tam jest kolejny Hoplita. Jestem troszeczkę... Cholera. Te baty zawsze od... Dla każdego Terrariana, każdy to powie, że baty są najbardziej irytujące w tej grze, naprawdę. Dobra, to sobie użyjmy jeszcze platformy. Co ja mówiłem? No, że ten gość nawet nie wiedział, że to srebro, pewnie sobie to marnie skończył niestety. No ale co on miał zrobić, jak... W ogóle jak on się tu dostał, nie? Bez narzędzi w ogóle i zginął tam. Ciekawa sytuacja. Dobra. Tamten Hoplita jest dalej, zobaczmy. O Jezus, nie! Nie! Co ja robię? Aaaa! Cholera! To jest złe! Ja... Wypadł z niego javeliny? Nie. Popatrzcie, jeżeli użyję naładowanego ataku, to mój wózek diametralnie przyspiesza. To chyba nie było uwzględnione w modzie. No bo ciekawie to działa, muszę przyznać. Dobra, złoto i trochę rudy ołowiu. Zgarniamy to naturalnie, bo to jest bardzo mi przydatne. Jezu, jeszcze srebra dużo. Jak tu jest cudownie, jaka żyła rudy, że tak powiem, kurczę. Dawaj, dawaj, to wszystko dla mnie. Jak dobrze, zrobiłem sobie może zbroję z jakiegoś lepszego kruszca już, to by było bardzo fajne. Dobra, tego ledu zbieramy, całą masę. Co tam jest na dole? Ewidentnie widzę denerwującego nietoperza, co mnie niekoniecznie cieszy. Postawmy tutaj platformy, bo chcę sobie zgarnąć te srebro tu ze ściany. Spróbuj tylko tu podlecieć, to dostaniesz kopa od razu, nie, gościu? Dobra, dobra, na razie nie wlatuje. Dobra, idzie! Walimy go! Mamy dobry odrzut z tego miecza, więc to się przyda, żeby właśnie odganiać te cholerne baty. Dobra, i kolejny leci. Patrzcie, jak to się mnoży, jak komary w lato normalnie. Ja nie wiem, dajcie im jakąś gazetę, bo nie wytrzyma. Nie zdzierę, że z tobą odejdzie ode mnie, kurde! Dobra. Pięknie, ogarnięty tutaj. Cóż tutaj mamy? Halo, dzień dobry, ja tu z pizzą przyszedłem. Nie ma kolesia, który to zamawiał. Jakże to nowość, prawda? Dobra, użyjmy liny. Powiem wam szczerze, że ja tych lin nigdy nie używałem w jakby eksploracji jaskiń, ale zawsze sobie podkładałem jakieś tam klocki, albo wiadomo, dawałem sobie, albo przekopywałem się, nie? A te liny są naprawdę przydatne, kurde. Nigdy w sumie ich nie używałem, tak wiecie. One w sumie zostały stworzone do tego, żeby na początkowych etapach gry sobie tutaj naturalnie móc jakoś zwiedzać, a ja... Oho, tam jest Hoplita na dole, bo widziałem jego włócznie. Nie zauważyłem go. Dawaj, slajmiku, możesz go pokonać, tylko musisz uwierzyć w siebie. Ej, czekajcie, wypróbujmy może taką oto rzecz miłą bardzo, bardzo. Kolego! Czekajcie, ja sobie tutaj, o, tak się przyciągnę. Puszczę. I... Żegnaj, kumplu! Jeep! I serduszko, proszę państwa! Ale Hoplita, och, kurde, przeżył ten atak, jakże... No, głowa ci wypływa. No cóż, jaki przypał.
ale o, dał mi swoje oszczepy, fajnie. Wkopujemy się tutaj, szybciutko, bo tutaj jest life crystal do wzięcia. I za to kocham terrarię, za te zaskakiwanie, wiecie, wy tu walczycie z jakimś przeciwnikiem, coś tam. A tu nagle eksplozja czy inne partikle światła odnajdują wam kryształ życia, który właśnie w tym momencie możemy sobie zjeść, zyskując tym 180 punktów zdrowia. A tam jest kolejny crawler. Dobra, ale zanim sobie pójdziemy do tego crawlera, ja sobie bym chętnie tutaj zwiedził górę. Więc Liny, proszę, bo mi zaraz crawler zje głowę. On na szczęście nie potrafi wchodzić po tych. To jest diamentowy crawler w ogóle. To jest najwyższa jakość kruszca, jaki istnieje. W zasadzie nie kruszca, tylko kamieni szlachetnych. Możemy sobie użyć tych javelinów, które dostaliśmy, tych oszczepów. Kurde, tylko tak jakoś sensownie bym to chciał zrobić, bo... Nie trafiam go. Czemu go nie trafiam? Zastanawiające, muszę przyznać. Muszę zmienić te strzały na te, o proszę. Dlaczego ja go nie mogę zabić? Co się dzieje? Nie! Ja nie wiem, czy ja go uderzałem kompletnie, czy co tu się stało? Nie, zastanawiające to było. Tak jakbym go nie mógł uderzyć. Dobra, ciekawi mnie, co tu się chowa, więc jeszcze zniszczę sobie to przejście tutaj. Co to jest? Cosmic Elemental? Co to jest? Jakiś nowy biom? On się zachowuje trochę jak ten Elemental z granitu. Granit. Big money, pamiętajcie. Rzućmy tutaj jakimś świetlikiem. Jest tam posąg jakiegoś mnicha ciekawego. Dobra. Musimy pozbyć się tego slajma, bo on mi będzie ograniczał widzenie, a to jest niefortunne. Ała. Dobra, weźmy go, uszczelmy może jakoś ciekawie. Dobra, a tego już tak. O, proszę bardzo, jakie piękne. Jaka piękna podzielność moich przedmiotów do walki. Oj, jest też robaczek. Dobra, 3 diamenty mi z niego wypadły, super. Ło, dobra, unik. Pozwiedzałbym tu dalej w sumie, bo to fajnie wygląda. Zróbmy sobie linę. Postawmy jakąś świeczkę. Czy ja mam platformę? Oczywiście, że mam. Więc zróbmy sobie tutaj jakiś mościk, kurczę. O, już mnie z góry chciał zaatakować, widzieliście, cwaniaka. O Jezu, to dobra, dobra, ciebie się boję. Jesteś w wodzie, to niefortunnie dla mnie, ale... I tak cię trafię stąd. Weakness, proszę bardzo, jak pięknie. Co to było? Tam coś spadło. Jakiś nowy przedmiot. Przedmiot, bardziej materiał. Dobra, coś tutaj znajdziemy. Tu się chyba kończy wszystko. Zniszczmy to. O, mniejsza elixura leczenia, super, to mi się przyda. A weźmy cię, minichu tajemniczy, bo powiedzieć, tu zimno jest w tych ciemnych jaskiniach, w zakamarkach. Dobra, o, jest to ten przedmiot. A marki sludge, co to jest? Jakieś błoto czy inne coś, jakiś materiał, zobaczymy, cóż z tego możemy zrobić potem. Kurde, nie lubię takich jaskiń, no bo za dużo wody jest zdecydowanie. O, boulder tam jest, nie! Ła, co? Nie zauważyłem cię. Dobra, pozbądźmy się go. Weźmy ten ametyst. Co? Dwa life krystale obok siebie? No, jaja sobie robisz, gro? Zdecydowanie dużo tych life krystali, muszę przyznać. Dajmy tu chłodnie, bo nic nie widać. Dobra, a teraz tak tutaj, ho! Pyk! Jak jakiś kurde Indiana Jensen! Ale dwa life krystale w tym samym miejscu? Come on, coś tu się zepsuło. Ale ja nie narzekam. Mam już 220 zdrowia, wow, maksymalnego. To jest pokaźna ilość. Ślimak! Oho, kolejny dzień nam się zaczął. Jestem ciekaw w ogóle właśnie, jak wygląda sprawa z tymi porami roku. Czy one jakby wpływają na gameplay? Czy coś się będzie zmieniało? Czy może coś nowe przeciwnicy będą? Czy nie wiem, ja będę marznął od zimy czy coś? Nie no, raczej nie ma to takich mechanik, ale całkiem ciekawe to było. Jak sobie teraz o tym myślę. Ja zapominam, że ja ten hook mam, a ja go nie użyłam kompletnie. To było złoto? Oczywiście, że tak. O, nic nie widać. Dobra, zbierzmy sobie to złoto. Też możecie mi napisać, czy lubicie takie odcinki właśnie eksploracyjne, bo dużo osób z mojego środowiska mówią, że takie odcinki pierwsze, gdzie się chodzi po jaskiniach, prawda, walczy z tymi podstawowymi przeciwnikami, którzy są nie lada wyzwanie na tym etapie gry, są najciekawsze według nich. I jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie, czy takie odcinki właśnie eksploracyjne na pierwszych poziomach gry, w takim początku,
Czy jest to dla was interesujące, prawda? O, ło, jak pięknie tu operuję tym, prawda, huckiem. Zniszczymy tego bata, bo on mi trochę napsuje krwi. Super. I kolejna ruda srebra, zgarniamy sześciutko, proszę bardzo. Jakbyście się zastanawiali, to właśnie w modzie Overhaul, którego posiadam obecnie, ta mechanika huków jest właśnie zaimplementowana przez to, że ona też była, miała być, prawda, w Terrarii Overworld, czyli tej takiej najnowszej odsłonie Terrarii, powiedzmy. Dobra, tutaj nic ciekawego nie widzę. Tak jakby się tutaj dostać ciekawie. O! Czy ja coś tu widzę? Co to jest? Blok mułu. Aha, myślałem, że to jest jakaś ruda. No cóż. Nie, bot! Szybko, musimy się go pozbyć. I... no nie trafiam! O, dobra. Trafiłem jak już było ode mnie centymetr, ale liczy się, hej. No, rozbujajmy się tu jakoś ciekawie. Ej, ale to jest super, nie? Patrzcie. O, i... o, super. Nie, no muszę przyznać, że całkiem fun to play. Taka zabawa z tym, prawda, hukiem. O, i zobaczcie, doszliśmy do tego momentu, gdzie zaczęliśmy w zasadzie. Dobra, tu są znowu nietoperze, więc pozbądźmy się ich. Super. Co tam jest? Life Crystal kolejny! Ej, to są jaja. To jest niemożliwe, żeby tak dużo Life Crystali było. Co tu się dzieje? Albo ja mam takie szczęście, albo... albo coś tu się zepsuło i tych Life Crystali jest za dużo, prawda? Dobra, chodź tu. I myk! Dobra, zgarniamy cię. I tu jest właśnie jakiś posąg. Posąg widma. Cholera, to może znaczyć tylko jedno. Że będzie ciężko. Co jest na mapie? Tutaj nic nie ma ciekawego, widzę. Dobra, zjadamy kolejny kryształ. Mamy już 240 punktów zdrowia. Matko ludzie, maksymalna ilość to jest 400? A z Expert Mode'em i Life Fruitami z dżungli to jest 500. Więc mamy już bardzo dużo zdrowia, jak mam być szczery, naprawdę. Dobra, wróćmy na górę zatem. Do naszej kolejki górskiej. Fajnie, że sobie zwiedziliśmy. Zrobiliśmy takie kółeczko, prawda? Poszliśmy tu i wróciliśmy sobie z powrotem tu. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Możemy zatem wrócić na nasz szlak górski. Kurde, tylko ja się tu boję tego biomu marmurowego, no bo zobaczcie, co to będzie. Jak trafi mi się jakaś meduza albo hoplita, to zdechnę od razu. O, ładne jakieś dzwonuszki. Zgarnijmy go może, będzie coś ciekawego w środku. Trochę pieniążka, okej. Okay. I powolutku zwiedzajmy, powolutku. Ja nie chcę umrzeć znowu. A uwierzcie mi, że na ekspercie, bo jeszcze z tymi modami to jest ciężkie na początku przeżyć to wszystko. Aha, ja. Tu się już kończy? Ujej, myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale i tak nie było źle, przygoda całkiem zacna, muszę przyznać. Dobra, hop. O nie, tam jest duży slime, ja się z tobą nie klepę. O, wskakuj tu! Szybko! Dobra, jak Spider-Man, kurde, jakiś tutaj. O, level up! Summoner weapon! Wow, ej, nie wiedziałem, że coś takiego jest, co? Ej, jeżeli coś wiecie na ten temat, napiszcie mi, czy macie pojęcie, o co chodzi. To jest, w jakimś modzie to musi być zaimplementowane, pewnie w Calamity. Czyli biorąc pod logikę to, że dostałem poziom Summonera, bo mam tą różdżkę slime'a, no to będę miał też możliwość zlevelowania, prawda, melee, czy też innych sposobów zabijania przeciwników, jak obrażenia dystansowe i trołujące? To by było całkiem zastanawiające. Ha, nawet zrymowałem, proszę bardzo. Tutaj coś jest na dole. Pirania. Nie bardzo mi się chce z tobą zadawać. Jak mam być 4, to jestem zawiedziony. Ten marmurowy biom miał być taki kozacki i w ogóle straszny, a tutaj taki maciubki? Wow, ale super! Salamander! Dobra, jesteśmy w powietrzu, on ma... mamy przewagę nad nim, proszę bardzo! Wow! Wypuścił coś ciekawego. Niespecjalnie, dlatego bujamy się dalej. Woohoo! No powiedzcie mi, że to nie jest fun to play, a tym bardziej do oglądania, jakie to musi być fajne. Aż sam będę oglądał ten film 5 razy pewnie. Tam jest sama sieć. Dobra, kolejny nietoperz. Dobra, mój slimik sobie radzi z tymi nieprzyjemnymi batami, więc bardzo dobrze. Dobra, jakby to tutaj zrobić teraz, żeby się nie zabić. O, elegancko. Nie, hoplita jest na dole. Nie, ja się nie chcę z tą zadawać, kumpel. Ale chcę zwiedzić, co tutaj jest na górze. Troszeczkę ołowiu znowu. Znowu ten robaczek, dobra, jakoś sobie zaraz go tutaj pokonamy. Ej, muszę przyznać, że jak na tak mało zwiedzonych lokacji w jaskiniach, to zdrowia zdobyłem milion, naprawdę. Miliony Life Crystali dla mnie wszystkie, kurcze, pieczone.
Dobra, chodź tu. Pacniemy cię trochę. Ała! Nie! No patrzcie, upierdliwy jak komar w lato, nie? Będzie siedział i cię dziabał, mimo tego, że może zginąć. Wiecie, co mnie zawsze bawiło i troszeczkę skłaniało do refleksji, jak owady są głupie totalnie? To, że komar, widząc takiego dużego osobnika, jakim jest człowiek, pcha się na niego, mimo tego, że próbuje człowiek go zabić i on ewidentnie to widzi, bo odlatuje, to jeszcze raz będzie przylatywał. I dobrze wie, że zginie, ale i tak... No pierśnik? Ha, ha! 7 defense, a co? 5 increase rogue, critical strike, chance, 5 increase melee damage, increase throwing damage. To było w ogóle w tej zbroi? Nie mam pojęcia. 7 defensa. Zobaczmy, 19. Dobra, ej, to mi się bardzo podoba. Jeżeli mogę zdobyć z niego cały set, a mogę, bo mi się przypomniało, to fajnie by było sobie pofarmić na nich, żeby być takim, wiecie, takim overpower, takim potężnym przeciwnikiem tutaj, napastnikiem, osobnikiem. Czy ja mógłbym zwiedzić coś jeszcze? Teoretycznie bym mógł, ale wiecie co? W tym odcinku dużo się bardzo zadziało, także ja was zapraszam już do następnego odcinka, ja sobie tutaj jakoś jeszcze popatrzę, czy coś ciekawego tutaj jest, być może pofarmię sobie, prawda, tych koleżków tutaj i może zdobędę z nich jeszcze jakiś przedmiot, no bo wiecie, jego broń już mam, jego napierśnik też już mam, a fajnie by było zdobyć jeszcze czapkę i buty. Także mam nadzieję, że wam się mi oglądało. Mam nadzieję, że herbata była wypita jakże do odcinka, jak zawsze. No i piszcie, co sądzicie o serii, czy wam się podoba tak, jak to wygląda. Elemental, jakiś... Dobra, nic nie dałeś, okej. Piszcie porady, piszcie, co mam zrobić w następnym odcinku, czy co bym mógł zrobić. Ja sobie pewnie jakieś tam sugestie wyciągnę. No i co? Dziękuję za uwagę, naturalnie, że byliście. To dla mnie bardzo ważne. I co? Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Ała. Pa, pa.